Witaj w edycji szablonu Harmonijny. Twoje logo znajduje się po lewej stronie. Tuż obok niego znajdziesz przycisk, po którego wciśnięciu wyświetli się menu. Pamiętaj, że rozmieszczenie loga oraz menu nie jest możliwe do zmiany. Zależy ono ściśle od wybranego przez Ciebie szablonu. Po prawej stronie Twojego sklepu odnajdziesz lupkę. Tutaj Twoi klienci będą mogli wyszukać interesujące ich produkty. Po prawej stronie od lupki znajdziesz przycisk Ulubione, koszyk oraz Twoje konto. Ich rozmieszczenie również nie jest możliwe do zmiany. Pamiętaj o tym. Aby przejść do edycji strony głównej, wybierz przycisk Edytuj w górnej belce Twojego sklepu. Witaj w edycji strony głównej. Po wybraniu tego przycisku zobaczysz wszystkie moduły, które aktualnie są dodane na Twoją stronę główną. Pamiętaj, że tutaj możesz nimi zarządzać oraz przesuwać je między sobą swobodnie. Aby przejść do edycji konkretnego modułu, wybierz zakładkę Blog oraz zaznacz w widoku listy interesujący Cię moduł. Poniżej zaprezentowany jest baner karuzela. Dodaj tutaj dwa zdjęcia. Pierwszym modułem, który zedytujemy, jest baner karuzela. Po prawej stronie widzisz jego edycję. Możesz wybrać szerokość sekcji i styl swojej sekcji. Jeżeli chcesz, możesz włączyć widoczność ikon social mediów na Twoim module. Po rozwinięciu zakładki Slide 1 masz możliwość dodania małego nagłówka, tytułu oraz opisu, który będzie widoczny na Twoim module. Gdy zjedziesz niżej i wybierzesz zakładkę Zdjęcie, będziesz mógł dodać zdjęcie, które będzie widoczne oraz dodać odpowiednie zdjęcie w wersji mobile. W wybranym przez nas module wyświetlają się dwa różne zdjęcia. Po rozwinięciu zakładki Link możesz dodać tekst przycisku oraz wprowadzić odpowiedni link, który będzie przekierowywał Twojego klienta. W opcjach będziesz mógł włączyć linkowanie zdjęcia oraz wybrać pozycję bloku z Twoim tekstem. Poniżej możesz dodać kolejne slajdy. Każde slajdy edytujesz w dokładnie ten sam sposób. Następnym modułem dostępnym na Twojej stronie głównej są wyróżnione kategorie. W edycji swojego bloku możesz wybrać formę wyświetlania kategorii. Dostępny jest slider, który widzisz tutaj, widok rozszerzony oraz kafelki. Zostańmy jednak przy slajderze. Zgodnie ze znajdującą się tutaj informacją, do wyboru są dostępne kategorie, w których znajduje się co najmniej jeden produkt. Pamiętaj o tym. W edycji poszczególnych kategorii możesz umieścić treść, tekst swojego przycisku oraz link do niego. Po rozwinięciu zakładki Zdjęcia możesz umieścić zdjęcie, które będzie odnośnikiem do Twojej kategorii. Aby dodać kolejną kategorię, wciśnij Dodaj slajd. Kolejnym modułem jest baner Ekspozycja. Dodaj tutaj informacje o swojej firmie bądź produkcie. W edycji bloku możesz wybrać szerokość sekcji, umieścić tytuł, tag oraz opis. Możesz dodać również zdjęcie, które będzie sygnaturą. Poniżej znajdziesz autora tekstu oraz będziesz mógł umieścić krótką informację o nim. Po rozwinięciu zakładki Przyciski będziesz mógł dodać tekst przycisku oraz odpowiedni link, który będzie przenosił Twojego klienta. W zakładce Zdjęcie dodasz zdjęcie, które będzie wyświetlane na banerze. W opcjach dodatkowych będziesz mógł odwrócić kolejność kolumn. Kolejnym modułem są produkty promowane. Jest to karuzela z posiadanymi przez Ciebie produktami. W edycji Twojego bloku dodaj tytuł, tag oraz opis. Możesz dodać tekst swojego przycisku oraz odpowiedni link do Twojej kategorii. W opcjach dodatkowych możesz wybrać ręcznie produkty do karuzeli, ukryć produkty, które nie są już dostępne w magazynie oraz włączyć nieskończone przewijanie. Po rozwinięciu zakładki Produkt 1 możesz wybrać produkt, który będzie wyświetlał się w Twojej karuzeli. Aby dodać kolejny produkt, wybierz przycisk Dodaj slajd. Jak widzisz, następnym modułem jest Instagram. Nie ma możliwości edycji modułu Instagram. Po odpowiedniej integracji w zakładce Integrację Instagram automatycznie zostaną tutaj zaciągnięte posty z Twojego Instagrama. Poniżej zaprezentowany jest moduł Ikony. Dodaj tutaj odpowiednie ikony oraz tekst. Możesz wybrać ilość wyświetlanych slajdów. W edycji poszczególnej ikony możesz dodać tekst, opis oraz wprowadzić zdjęcie.
Ostatnim modułem dostępnym na Twojej stronie głównej jest newsletter. W jego edycji umieść tytuł, tekst oraz tekst swojego przycisku. Po rozwinięciu zakładki linki dodaj odpowiednie linki do regulaminu oraz polityki prywatności. W zakładce zdjęcie umieść zdjęcie, które wyświetlane będzie w Twoim module. Po wprowadzeniu wszelkich niezbędnych zmian pamiętaj o zaktualizowaniu swojej strony. Pamiętaj również o tym, że strona sklepu oraz karty produktu nie są możliwe do edycji w Stores. Ich wygląd ściśle zależy od wybranego przez Ciebie szablonu. Pamiętaj o tym.